Witam, tutaj Zuzia. Właśnie zjadłam śniadanie, no nie było to idealne śniadanie dla cukrzyka, ale miałam te świeże owoce, jest rano i stwierdziłam, że jakoś ten cukier się ureguluje. Zobaczymy to jeszcze. Posprzątałam trochę w kuchni i teraz się ogarniam. Witam w mojej garderobie. Największa moja męka w trakcie ciąży to staniki. No tak duży biust, najlepsze są oczywiście staniki sztywne, z drutem, z fiszbiną, a ja po prostu o wiele bardziej wygodnie mi w takich miękkich. Ale wiadomo, że wygoda to nie jest jakby... No powinnam nosić inne. No dobra, ale dzisiaj wybrałam właśnie coś takiego. Ta koszulka jest świetna. Peanut butter and jam. Jelly. Masło orzechowe i jam. Coś, czego bym zjeść teraz nie mogła. Ubrałam już sobie soczewkę wyjątkowo dzisiaj na ten vlog i idę zrobić jakiś lekki makijaż, którego też zazwyczaj nie robię, ale zrobię dla was. Chciałam tak wyskoczyć z kremem SPF-em, jak Agosawa, ale powiem wam, że w ogóle w ciąży to nie jest tak, że każdy krem jest git. I teraz jaki byłby dla mnie dobry? Nie wiem. No używałam CeraVe cały czas. To mydełko już jest wyczerpane, ale nie jestem niestety z niego zadowolona. Powiem wam, że zostawię takie białe ślady. Cyprian tak w ogóle nienawidzi takiej brwi po laminacji. Tak wam powiem, że często chyba tak jest, że faceci totalnie nie rozumieją tego, co kobiety w danej chwili jakby, wiecie, mamy jakąś tam modę i nam się to podoba, a facet ma takie, co to za porąbane brwi. Dobra, to jest mój maks, jeśli chodzi o makijaż, bez podkładu, kremik, brwi, rzęsy. Tak właśnie teraz wychodzę z domu na spacer. Zmierzyłam sobie właśnie cukier po jedzeniu i nie wiem, co ja sobie myślałam, ale mam 140, czyli dość dużo. Zapisuję ten wynik, może dopiszę owoce. No niestety, wczoraj też tak było, nie wiem, co ja sobie myślałam, no ale wynik sczytuję sobie telefonem, aplikacją, jest bardzo wygodnie, także się cieszę. Masakra. Jakoś napił się wody. Tak, napity. Meruś, wody? Po spacerku woda. To jest mój ulubiona moja butelka do wody. Swajowa. Takie dwa naboje dziennie minimum. Oczywiście pijcie wodę. Jem właśnie spaghetti z wczoraj, ale jest bardzo dobre, jest z makaronem pełnoziarnistym, także będzie dobry indeks glikemiczny. Nakładam. Boże, kotki, pieski, co za dom. Dom zwierzyny. Albo
widziałeś, jak właśnie robią te kanapki, tak, że biorą prosciutto i tak go napalają, bo tak dużo i tak. I tylko mozzarella, tak, cała mozzarella na trzy części, pomidory. No. A u mnie tak. I od cholery oliwy. Gzik z twarogu chudego i kefir. Ale czy cukru nie da? Chcesz nóż? Nie. Żebyśmy ugotowali rosół dzisiaj, nie? Mhm. Część zjemy. Mhm. I potem z reszty chciałem, żeby zrobił duży garnek taki duży. No. I zrobimy pomidorową. Pomidorówkę. Pomidorową z jednej części, a z drugiej chciałem krem z brokułu. Ale jest to rosół najbardziej. Będzie rosół. Moim zdaniem trzeba na trzy zupy zrobić. No jesteś pewny, że ten rosół nam wyjdzie? A co ma nam nie wyjść? Potem ja zadzwonię do mamy, no i zadzwonię do swojej. No nie! No co? Przedsięwzięcie. Jakie przedsięwzięcie? Dwa telefony. Przedsięwzięcie to zgotowanie rosła, nie zadzwonię. Jedziemy właśnie po rzeczy do rosołu. Dzisiaj robimy rosół, także jedziemy po rzeczy do rosołu. Zaczynamy robić. Gacie nie. Selen. Rosół. No, że pierwszy raz robimy rosół. Jakby nie robiłem. Zadzwoniliśmy do mamy. Ja do swojej, cytryn do swojej i mamy dwa przepisy na rosoły. I te rosoły bardzo podobne są te przepisy. Kupiliśmy zatem marchewkę, seler, pietruszkę, por i cebulę. Ale nie tak szybko, najpierw musimy do zimnej wody włożyć mięso. Znaczy, to i tak w sumie jest tak, że wkładasz, gotujesz i wkładasz i gotujesz i gotowe. Tylko, że to kilka godzin. Spróbuj tak. Różkę. I mówią, że tyle powinno być, ale wrzucam dwa. I do cholery selera. Jezu, nie wiem, czy dobrze. Pewnie nie. Ale przynajmniej w bardzo rzadko już się rosoł zrobił nagle. I ponoć te cebulę, nie? To trzeba opalić. Dwie łyżki soli. Liść laurowy, ziele angielskie. Kolejny dzień i powiem wam, że wczorajszy wieczór był dla mnie totalnie tragiczny. To nie przez ten rosół, chociaż akurat po tym rosole miałam cały wieczór wycięty z życiorysu, leżałam na kanapie, Cyprian grał w The Last of Us, a ja po prostu leżałam z miską i czekałam na finał tej sytuacji. Tak to chyba jest z ciążą, że masz jeden dzień po prostu super, malujesz się, jest w ogóle dron, tu latamy, a później jest tak jak dziś. Ciężko mi się wstało, w ogóle wypiłam sobie herbatę z cukrem i nie miałam pojęcia, że herbata z cukrem może mi podwyższyć cukier do 150 ponad. I zaczęłam płakać, że mam za wysoki cukier. Także chcę już tylko ten vlog zmontować i się ogarnąć troszeczkę. Wczoraj też zjedliśmy bardzo pyszną sałatkę grecką
z kurczakiem, z fetą. Tak jeszcze szybko odpowiem na pytanie, że ja w tym momencie jestem na tabletkach antywymiotnych Xanvea i ja mam coś takiego, że ja nie mogę wymiotować, bo jakby ten żołądek jest, mam dwie tabletki przed snem przyjmuję, nie? To jest taka dosyć duża. Były co prawda takie dni, że nawet cztery wzięłam, żeby na przykład zrobić tą krzywą cukrową czy coś takiego. No ale czasami te tabletki po prostu nie dają rady. Na przykład w moje urodziny 3 razy co 30 minut miałam wymioty. Jestem teraz w 19 tygodniu ciąży, więc tak ogólnie prawie połowa za mną. I niestety nadal mam te wymioty. Tak jakby mam wrażenie, że gdyby nie było tych tabletek, to jestem pewna, że po prostu byłoby to samo, wymiotowałabym. Obecnie mam takie coś, że jakby chce mi się wymiotować, ale nie mogę, bo jestem na tych tabletkach i to tak jakby ten żołądek tak nie każe mi tego zrobić, ale wszystko, cała jestem gorąca, jakby miała gorączkę. No, tragedia. Przepraszam, że taki koniec jest, jaki jest, no ale przynajmniej jest szczery, naturalny. A my widzimy się za tydzień w sobotę. Chciałabym, żeby filmy były co tydzień, także widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie. Pa! Była z Wami Zuzia.